miecz, ono oddziela to, co jest prawdziwe od tego, co jest fałszywe. Duchu Święty, my chcemy, żeby Twoje Słowo dzisiaj, ono wykonywało nas pracę, my się decydujemy na to i my ogłaszamy, że dzięki temu, co przyjmiemy dzisiaj, wydamy stukrotny plon w imieniu Jezusa. Amen. Amen. Kochani, więc ja chcę dzisiaj jeszcze dwa tematy takie ruszyć. Pierwszy to jest małżeństwo i rodzina. I oczywiście to są bardzo, bardzo podstawowe rzeczy, natomiast te rzeczy, kiedy podstawowe te rzeczy, one są w nas usankcjonowane, my wtedy naprawdę możemy ruszać dalej dopiero. I tak pierwsza rzecz, pierwsza Mojżeszowa, Księga Rodzaju, od drugiego rozdziału, na drugi rozdział, od 21 do 24 wersetu, pokazuje nam Boży zamysł związany z małżeństwem. I to jest jeden mężczyzna i jedna kobieta. W związku z tym budzi się wiele różnego rodzaju kontrowersji, łącznie z tym, co jest w Piśmie Świętym. Ludzie pytają mi często, jak to jest, że Dawid, który był mężem według serca Bożego, miał 17 żon. Ludzie pytają, co to było. Ja mówię, miał 17 żon. I to nie był problem. Żebyście mnie dobrze zrozumieli. Chcę, żebyście o małżeństwie wiedzieli taką ważną kwestię. Małżeństwo nie jest natury niebiańskiej. Małżeństwo nie jest niebiańskie. Małżeństwo nie jest z nieba. Wbrew obiegowej opinii. Małżeństwo jest z ziemi i na potrzeby ziemskie. Ponieważ Słowo Boże mówi, że w niebie my będziemy jako aniołowie żenić się nie będziemy, za mąż wychodzić nie będziemy. O co chodzi z aniołami? Nie wiem, czy ja zacznę od takiego tematu, żeby zrozumienia płci. Bóg nie jest ani mężczyzną, ani kobietą, a powiedziałbym, jest i mężczyzną, i kobietą. Zawiera w sobie i mężczyznę, i kobietę. I to nie można tego procentowo określić. Bo ktoś mówi, no to jest Bóg Ojciec. Ja mówię, ale dlatego się to nazywa Bóg Ojciec, no bo w tamtym czasie, w tamtym czasie był system patriarchalny. Rozumiecie? To były rzadkie przypadki, że gdzieś w ogóle była bogini matka. To były te bogini matki. Ale one były w mniejszości. Dlaczego też? Bo w ogóle mężczyzna to była postać zawsze silniejsza, mocniejsza i taka postać, która była pierwsza. I w związku z tym w ogóle Bóg, to jest niemożliwe, żeby w mentalności żydowskiej powiedzieć, że Bóg to matka. To nie matka. To musiał być ojciec. Dlatego się mówi Bóg Ojciec. Ale to nie chodzi o płeć. To nie jest płeć. To nie jest płeć, to jest określenie rodzica. To jest określenie kogoś, kto jest twórcą dziecka, a to nie jest płeć. W Bogu zawierają się obydwie płcie, męska i żeńska. Rysowanie Boga jako faceta z brodą, no to jest takie, to ludzkie wszystko jest tam. Ktoś ten, no dalej jest czy jako mężczyzna na ziemi, no bo by się nie przebił jako kobieta. Kobieta, Mesjasz, nie do przyjęcia w Izraelu. Nie do przyjęcia. I teraz ludzie nie rozumieją tego, to Bóg by mógł wszystko. Ja mówię, nie mógłby, bo Bóg nie może wszystkiego. Bóg może teoretycznie wszystko, ale Bóg się dostosowuje do kultury. Jest kultura Izraela i teraz jeżeli Bóg decyduje o tym, żeby w kulturze Izraela powstał Mesjasz, to musi być mężczyzna, bo kobieta tam nie przyjdzie. To w żadnym wypadku. Gdyby on chciał inny naród, to by wybrał sobie inny naród, wybrałby jakieś tam plemię żyjące w Azji, gdzie kobiety wiozły ryby. I tam kobieta mogła być Mesjaszem, bo w tamtych środowiskach kobiety mogły mieć po kilku mężów i było w porządku. A odwrotnie niż na Bliskim Wschodzie, prawda? Więc tutaj mamy bardzo ważne zagadnienie, że Bóg nie jest ani mężczyzną czy kobietą, tylko jest i mężczyzną, i kobietą. On to zawiera w sobie. Bo on stwarza człowieka na obraz swój, jako mężczyznę i kobietę stworzył ich. A więc my widzimy, i teraz też aniołowie w ogóle, a aniołowie są hermafrodyci.
A nie mówię, to są ani mężczyzny, ani mężczyźni, ani kobiety. Wręcz i mężczyźni, i kobiety. To tak jest anioł. Rozumiecie? To jest anioł. A więc tylko Jezus mówi, w niebie będziecie jako aniołowie. Czyli w niebie nie będziecie się żenić, ani za mąż wychodzić. Małżeństwo jest natury ziemskiej i na potrzeby ziemskie. I teraz Bóg pokazuje najlepszą formę rozwiązania na potrzebę ziemską. Jeden mężczyzna, jedna kobieta. Dlaczego jeden mężczyzna, jedna kobieta? Dlatego, że to jest najmniej kontuzyjne dla umysłu człowieka. Sorry. I często ludzie pytają, czy można, bo one są tam mają dwie żony. Ja mówię, człowieku, masz jedną żonę? Nie mam. Ja mówię, ja mam jedną. Jedną żonę. Bóg jedyny wie, ile przeszliśmy z tą jedną żoną, ja i Bóg, tak? Żebyśmy, ja i ta moja żona, mogli żyć w porozumieniu. Ja nie wiem, co to znaczy mieć dwie żony. Mnie by mogło życia wystarczyć, żebym ja doszedł do porozumienia z dwiema żonami. A trzy żony? Szok! Ktoś mówi, Dawid 17, ja mówię, i zobacz, że to spiecznie. Przyjrzyjcie się życiu Dawida. Dawid zawiódł jako mąż i zawiódł jako ojciec. On zawiódł. To, że on miał 17 żon, to nie tłumaczy, no, to nie mówi się, to nie może być, że to norma była. Norma to jest jedna żona, jeden mąż. I to coś nazywa się małżeństwem. I kiedy mówimy o małżeństwie, mówimy o jednym mężu i jednej żonie. Również to wyklucza wszystkie sprawy związane ze związkami homoseksualnymi. Dlaczego ja wspominam o tym? Dlatego, że w dzisiejszym świecie chrześcijańskim homoseksualizm jest już zupełnie w innym miejscu niż był kiedyś. Znana jest historia sprzed chyba mniej więcej roku czasu, kiedy się okazało, że lider uwielbienia w zespole Hillsong w Wielkiej Brytanii był homoseksualistą. O czym wiedziała kadra liderska tego kościoła. W kościele katolickim jest odgórna formuła, że to nie jest problem być homoseksualistą. Tu chodzi, żeby nie uprawiać homoseksualizmu. A więc to nie ma kłopotu, że ktoś jest homoseksualistą w ogóle. Może być. Nie podnosi się tematu, że jest to działanie demoniczne. Nie podnosi się tematu, że to jest chore. Mówi się, nie rób tego. Tylko tego nie rób. Rozumiecie, na czym też polega? To jest szok w trampach w ogóle, co to się w ogóle... Dlatego mówię, my musimy podnieść taką rzecz. Kiedyś Duch Święty mnie skierował w internecie do pewnej rzeczy. Okazało się, że w Warszawie jest kościół homoseksualistów, który jest zaczepiony w Stanach Zjednoczonych. Biskupem jest czarny homoseksualista i na początku, jak wchodzisz na jej stronę, to jest taka informacja, nie oceniaj mnie. I stoi gość. W ogóle, a to jest ciekawe, bo oni liturgiczni są. Tu sultany mają wszystko tutaj takie bariery. Ja się spojrzałem, mówię, nie, no kurczę. Wejdę, poczytam, mówię tutaj, mówię. No bo ja różne rzeczy widziałem. No mówię, ja pamiętam, to był taki czas, kiedy ja byłem na takim etapie, mówię, Boże, posyłaj mnie do wszystkich wspólnot w Warszawie, będę głosił wszędzie. Do Mormonów pójdę, do Świadków Jehowy, tylko daj mi tam wejść. Otwórz mi drogę, tam pójdę, będę był nim głosił Chrystusa na krzyżu. No i jak to patrzę, szukałem tych wspólnot na tą wspólnotę światową. Więc dlatego mówię, homoseksualizm to jest temat, który my musimy mieć gdzieś w głowie. Dlatego, bo tutaj mówię, czy Bóg ma problem z homoseksualizmem? Mówię, Bóg nie ma z niczym problemu. To w ogóle, to nie jest problem Boga. Bo w ogóle, rozumiecie, ja uważam, że na tym etapie, jak już słuchacie moich nauczeń, to wiecie, że w ogóle grzech to w ogóle nie jest problem Boga. To nie jest problem. Grzech został rozwiązany w Chrystusie Jezusie. Ja prawdę mówię, ja zawsze mi przytakuję temu telefonowi, bo zawsze mnie informuje gdzieś. Ale lepszy jest numer, jak ten dzwonek się włączy w publicznym miejscu. Jezus jest Panem, a diabeł frajerem. Ja specjalnie jeszcze poczekam te dwa dzwonki. Rozejrzę się do apteki, czy gdzieś. No i co? Nie, bo to fajne rzeczy, które wiecie. Od razu na tym skupiona uwaga jest na Chrystusie. I teraz
Bo Boga problem nie jest grzech. Czasami ludzie mówią, bo Boga tam grzech dotyka. Ja mówię, Boga nie dotyka grzech. Boga nie dotyka grzech. Grzech dotyka ludzi. Dlaczego Bóg mówi, idź i więcej nie grzesz? Z miłości do Ciebie. Nie dlatego, że wiesz, że do nieba nie pójdziesz. Jak jesteś narodzony z Bożego Ducha, to pójdziesz do nieba. Czy żyjesz jak świnia, czy żyjesz jak święty? Chodzi o to, że grzech Ciebie zniszczy. Ciebie. To Bóg z miłości mówi do Ciebie, idź i więcej nie grzesz. To tak jak ojciec mówi do dziecka, które ćpa, idź w ogóle i nie ćpaj. Czy ojca rusza jego ćpanie? No nie. To dziecko będzie ginąć od ćpania. Ojcu może być przykro, smutno, w tej, ale nie dlatego, że to jest kwestia ćpania, tylko że to jest kwestia dziecka. A więc my musimy tą rzecz zobaczyć. Jakby temat małżeństwa jest tematem, który Bóg daje ludziom, żebyśmy tu na ziemi byli szczęśliwi. Dlatego mówi, jeden mężczyzna, jedna kobieta i to coś będzie najdoskonalszą bryłą. To w tym rozwiniecie najgłębszy pokład miłości. To tutaj doświadczycie czegoś, co jest największe i najpotężniejsze. W Stanach Zjednoczonych zrobiono badania lata temu, jeżeli chodzi o satysfakcję seksualną wśród kobiet. Okazało się, że najwyższy odczynnik satysfakcji seksualnej u kobiet mają narodzone z Bożego Ducha i wypełnione Duchem Świętym chrześcijanki. Najwyższa ilość orgazmów, o których one mogły opowiadać. I to bez żadnych problemów, bo co ciekawe, inne nacje miały w ogóle problem, żeby o tym mówić, a one nie. One opowiadały, mówiły w ogóle o tym, jak to są szczęśliwe z jednym mężem, więc nie potrzebują wielu partnerów i w ogóle, jak to im dobrze w łóżku. Wiecie, więc to jakby, rozumiecie, to jest standard Boży. Więc też ja bym chciał, żebyście tak patrzyli na małżeństwo. Więc nie patrzymy na małżeństwo z perspektywy, że jest to jakaś rzecz niebieska, bo to też do nas mają pretensje i mówią, że my mówimy o rozwodach, tak jakby to było nic. Ja mówię, to nie jest nic. Rozwód. Bo rozwód to jest tragedia jakaś, ale nie jest to większa tragedia niż wiele innych tragedii. To nie jest, małżeństwo nie jest czymś, co jest szczególnym tworem. To nie jest twór szczególny. Bo ja na przykład znam kościoły, które w ogóle potrafią powiedzieć, no tak, to, ale jak się rozwiódł, to już mam problem. Ja wiem, ale dlaczego? A co to za różnica, czy on się rozwiódł, czy on chla? Ten, co chla, to Bóg mu przebacza. I jak przestaje chlać, to może zostać starszym zboru. A ten, co się rozwiódł, to nie może, bo on się rozwiódł. No to dobrze się rozwiódł. No to w ogóle po prostu nie wyszło mu życie. Ja kiedyś specjalnie przed kamerę wziąłem wszystkich rozwodników z kościoła. Mówię, chodźcie tutaj, będę się u was modlił, niech wam Bóg błogosławi. Miejcie w ogóle nowe życie. I mówię, od dzisiaj nie jesteś rozwodnik, tak? Tylko jesteś, proszę Ciebie, kowalem. Mówię, macie nowe nazwy. Nie rozwodnicy, tylko kawalerowie i panny. Tak? Po przejściach, no po przejściach. Tak? Bo dlaczego? Bo to nie jest problem, bo to nie jest natury niebiańskiej małżeństwo. Czy Ty się tu rozwiodłeś, czy Ty się nie rozwiodłeś? A to to zrozumie, że ktoś się rozwiódł, czy raz miał małżeństwo, proszę Ciebie, a tysiąc razy był w burdelu. Ja się pytam, co to jest za różnica? Co to jest? Że on miał papier, proszę Ciebie, za 80 zł, czy on ma żonę? Nie, odnoszą się do tego, co Bóg złączył. Dokładnie. I zaraz o tym powiem. I to jest mocne słowo. Bo to jest słowo, to jest bardzo ciekawe słowo. Bo przychodzą faryzeusze do Jezusa i właśnie tam chyba saduceusze, już nie pamiętam, i oni mu zadają te pytania, prawda? A Jezus mówi tak. Co Bóg złączył, niech człowiek nie rozłącza. Tylko to trzeba umieć przeczytać. A jak czegoś Bóg nie złączy, a się samo złączyło, bo mamy cholera wolną wolę wszyscy. Co te słowo mówi? Te słowo pokazuje bardzo ważną kwestię. Że jeżeli coś zostało zainspirowane przez Boga, to się nigdy nie rozpadnie. Co Bóg złączył, człowiek nie rozłączy. Małżeństwo przejdzie każdy kryzys.
prawdziwe małżeństwo, ja o tym za chwilę się będę mówił, prawdziwe małżeństwo, które zostało zainspirowane przez Ducha Świętego, przejdzie każdy kryzys. Ale jest kupa małżeństw, które w ogóle nie zostały zainspirowane przez Ducha Świętego. Dlaczego? Bo ludzie mają w ogóle tendencję do robienia rzeczy poza Duchem Świętym. I tak jak poza Duchem Świętym mogą biznes założyć, jak poza Duchem Świętym mogą zrobić jakieś działania życiowe, tak samo się mogą pobrać poza Duchem Świętym. A co to jest pobrać się poza Duchem Świętym? Podoba mi się panienka, powiem ciebie, przyszła do kościoła i mówi szere belebelesce, to ona jest moja czwarta. Bo wszystko mi pasuje. Fajnie ma cycki, fajnie mówi w innych językach. Powiem ciebie, 3 razy będę była na ulicy, żeby głosić Ewangelię. To moja żona teraz będzie. A może Boga poszukaj? Najpierw. A może najpierw poszukaj Boga, żeby się dowiedział, czy to żona ma być twoja. Tak. Trzeba Boga szukać w każdej dziedzinie. Tak? A więc są małżeństwa, których Bóg nie połączył. Bo te, które połączył, to się nigdy nie rozpadną. Moje małżeństwo przeszło dramaty. Dramaty. Jesteśmy ze sobą 25 lat. Przeszliśmy tragedię i wytrzymaliśmy. I udało nam się. Dzisiaj jesteśmy z roku na rok coraz szczęśliwi. Ja się zakochuję w swojej żonie w taki sposób, w jaki się nigdy nie zakochiwałem. Dzisiaj. Mając 46 lat. A więc małżeństwo, ja wiem, co to jest małżeństwo z Boga. Ale wiem też, co to jest małżeństwo nie z Boga. Prawda? I my musimy, przede wszystkim patrzymy na małżeństwo jak na normalny, ziemski produkt. My nie bierzemy tego, to jest szczególne. To nie jest szczególne. To jest po prostu małżeństwo. Jeden z elementów w Królestwie Bożym. I też hierarchia tego wszystkiego, takie, wiecie, to się uczy w różnych kościołach, szczególnie w kościołach protestanckich, najpierw Bóg, potem rodzina, potem coś tam, to też jest bzdura. To tak nie działa. Jest tylko Bóg. I tam, gdzie Bóg poprowadzi. I jednego Bóg poprowadzi tu, a drugiego tam. I trzeba zrozumieć, że to się tak chodzi z Bogiem. To jest chodzenie z Bogiem. Cię Boga nie wsadzi w kapeltę taką i się nie powie, bo tu Bóg tak wszystko ustawił, każdą rzecz. Pewne rzeczy są priorytetowo poustawiane w życiu, ale na pewno nie takie. A więc widzimy. Boży zamysł. Jeden mężczyzna, jedna kobieta. Drugi list do Koryntian, zapiszcie sobie 6 rozdział, od 14 do 18 wersetu. Następna bardzo ważna informacja. Małżeństwo, mówimy o małżeństwie według Bożego standardu, to małżeństwo dwojga narodzonych z Bożego Ducha ludzi. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, od 14 do 18 wersetu. Małżeństwo, no przeczytajmy to, bo to jest ciekawy fragment. Ten fragment tak zaniedbywany przez wielu ludzi. Zaraz też chwilkę o nim powiem, bo tu ludzie na prezydencjach próbują budować. 6 rozdział od 14 do 18. I Słowo Boże mówi tak. Nie chodźcie w obcymiarze. Z niewiernymi. Bo co ma wspólnego? Sprawiedliwość z niesprawiedliwością. Albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością. Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem. Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym. Jaki dział? Czyli co wspólnego ma? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami. My się boimy świątynią Boga żywego i tak dalej, i tak dalej. Dlatego jest napisane, wyjdźcie spośród nich, odłączcie. Ludzie mówią do mnie, jakim prawem ty mówisz do ludzi, żeby się rozłączali? Ja mówię tym tutaj. Wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego nie dotykajcie. Szok. Bóg traktuje osobę nienarodzoną z Bożego Ducha jak nieczystą. I mówi, nie dotykaj. Ale chrześcijanie mówią, co mnie to tam nie dotyka, jak ja się z nim popiorę albo zmiążę. Tak? Bo tam jakiś Ozeasz w Starym Testamencie miał za żonę prostytutkę, co miała na imię Gomera. Tak? I precedensy. Przecież ja mówię, człowieku, może ktoś jeszcze miał prostytutkę za żonę? Nikt. Ja mówię, człowieku,
To jest precedens. Na precedensach się nie buduje. Jak moja żona dostała informację od Ducha Świętego, żeby wrzucić swoich musztardy do wody i się zanurzyć w wannie 3 razy, została uzdrowiona, to ja mam teraz chodzić i ludziom opowiadać, że musztarda serbska uzdrawia? To jest precedens. Precedens. Cię nie buduje na tym. Zasada Boża jest jasna. Wierzący mąż i wierząca żona, ale nie wierzący, bo chodzi do kościoła, bo w tym kraju wszyscy chodzą do kościoła. W tym kraju sam diabeł chodzi do kościoła. U nas demony w naszym kraju to nie są takie demony jak w Afryce. To są normalne demony w kąrzach, w szatach liturgicznych. To są takie duchy. To każdy chodzi. Wierzący oznacza narodzony z Bożego Ducha. Człowieka, który spotkał Jezusa. A więc my się popieramy i żenimy z ludźmi, którzy spotkali Jezusa. Zasada w małżeństwie jest bardzo prosta. Mąż ma kochać Jezusa bardziej niż żonę, a żona kochać Jezusa bardziej niż męża. I to jest dopiero wzorzec, który przetrwa. To przetrwa. Kiedy obydwoje patrzą w Chrystusa. Moja żona nieraz mówiła, ja dlatego jestem z Arturem, bo kocham Jezusa bardziej niż Jego. To jest jedyny powód, dla którego my żyjemy ze sobą. I to w ogóle nie przeszkadza nam w tym, żeby mieć romantyczne w ogóle przeżycie. Ludziom się wydaje, że tego rodzaju mentalność powoduje, że twoje życie emocjonalne ginie. Nie ginie, rozwija się. Bo w Chrystusie jest życie, a nie śmierć. Jak Chrystusa podłączasz do czegokolwiek, tak? To płynie życie w tym coś, co podłączyłeś. Tak? Czy to będą emocje, czy to będzie coś innego. Chrystus w centrum powoduje, że kwitnie ci wszystko. Chrystus w centrum małżeństwa powoduje, że kwitnie małżeństwo. Jak czasami do mnie ludzie mówią, o, to przez Chrystusa mi małżeństwo runęło. Ja mówię, więc mówię, powiem tak, albo to nie był Chrystus, tak? Albo któreś z was, lub też obydwoje, nie było skoncentrowane na tym Chrystusie. Bo to tylko z takiego powodu wam runęło. Bo o ile nie był to Chrystus prawdziwy i obydwoje patrzyliście w Niego jak sroka w gnat, to na 100% by to przeżyło. Widocznie coś musiało nie przeżyć. Więc ludzie to czasami mówią, ja nie wiem, co się stało. Ja mówię, no to muszę się wyjaśnić, bo najczęściej to są bardzo proste przyczyny. Nie żona w centrum, nie mąż w centrum, nie dzieci, nie daj Boże, w centrum. Nie daj Boże, ja będę mówił potem o tym, czy dzieci, jak to małżeństwo, to człowiek. Są dwa różne byty w ogóle. Ale Chrystus ten drugi. A więc szukamy jak? Gdzie? Szukamy w Kościele. Czy bywa coś takiego, że ty możesz być zainspirowany przez Boga, aby mieć męża czy żonę ze świata? Może tak być. I ja osobiście dawałem ślub pewnej parze. Była to już dziewczyna, która miała już swoje lata. Córka pastora. Długo się modliła o męża i wierzyła. Fajna dziewczyna, ale już miała swoje lata. I spotkała chłopaka, który był niewierzący. Był młodszy od niej chyba z 10 lat. I ona odebrała w duchu, że to będzie jej mąż. On jeszcze nie znał Jezusa. Zgadnijcie, co robiła ta dziewczyna. Co zaczęła robić? Głosić mu Chrystusa. I głosiła mu Chrystusa. I kiedy ona się z nim spotykała w różnych konfiguracjach, to nie spotykała się po to, żeby go poderwać. Ona mu głosiła Chrystusa. Ja nie wiem, ile trwało to. Tygodni czy miesięcy, ja już nie pytałem, co zrobiła ta dziewczyna. Przyprowadziła go do Chrystusa. On się narodził z Bożego Ducha. Ale to było za mało dla tej dziewczyny. To naprawdę mądra dziewczyna. Ona przyprowadziła go do kościoła, do swojego ojca. W tym kościele się ochrzcił. W tym kościele wszedł w służbę. Po roku czasu zaczęła go adorować. Zakochał się w nim. Dawałem jej ślub. Mądra dziewczyna. I jej siostra zrobiła to samo. Jeszcze jest jedna. Coś mam wrażenie, że zrobi to samo. W ogóle.
mądre dziewczyny. A więc może tak być. Bywają też sytuacje, że są związki takie, gdzie rodzi się na nowo jedno z ludzi, mąż, żona, a jego współmałżonek jest niewierzący. Są takie sytuacje. Pytanie, co robić? Znowu według prowadzenia Bożego. Prowadzenie Boże. Paweł rozwiązuje to szybko, mówi, to nie ma znaczenia. Jeżeli chce się rozwieść, niech się rozwiedzie. Wielu też chrześcijan przyjęło taką analizę, no tak, no to jeżeli ten niewierzący chce się rozwieść. Ja mówię, nieprawda. No nie tak. Bo ciebie w ogóle obowiązuje zasada prosta, że ten człowiek, tak, nie zna Jezusa. Ja, jak się nawróciłem, Agata nie była wierząca. Siedziałem w więzieniu z Biblią w ręku i mówię, Panie Boże, co mam robić? I powiedziałem do Boga tak, jestem gotowy, wracam do domu, Wiktor miał wtedy 4 lata. Pakuję mój plecaczek i opuszczam lokal. I mówię, jestem na to gotowy, serce mi się rozrywa. Ale jestem na to gotowy. I mówię, chyba, że mnie przekonasz, żebym zrobił coś innego. Ale ja byłem gotowy, wiecie na co? Na sytuację ekstremalną i ostateczną. Zawsze trzeba być gotowym na sytuację ekstremalną jakąś. Prawdziwą, lecz ekstremalną. Tak? Nie naciągać, tylko ekstremalną. Tylko, że prawdziwa. I czytam Pismo Święte, modląc się w ten sposób, i czytam werset. Kto pojął dziewicę, niech się z nią ożeni. Albo niech zapłaci jej ojcu tyle i tyle sztuk złota. Natychmiast przed moimi oczyma wymalował się Roman, mój teść obecny, jak opłacę złotem za Agatę. Rozumiecie? Mówię koniec, mówię wybieram opcję pierwszą. Wyszedłem z więzienia, wróciłem do domu i mówię do niej, chcę, żeby za mnie wyszła. A ona mówi do mnie, jak to, żeby za ciebie wyszła? Mówię, przecież mówię, no, to nigdy nie chciałbym, żeby za ciebie wyszła. Ja mówię, wyjdź za mnie, bo to grzech, żyć bez ślubu. A ona mówi, ty idioto skończony. Mówi, mamy dziecko, mieszkamy tyle lat ze sobą, mamy wszystko wspólne. Ja mówię, słuchaj, nie będę z tobą spał, póki za mnie nie wyjdziesz. A dopiero z pudła wyszedłem. Ja naprawdę jestem zdrowy samiec. Rozumiesz? Ja nie wiem, ile ja spałem gdzieś tam w ogóle na jakimś dywanie czy na czymś. Bo ja miałem, rozumiesz, ja miałem takie rzeczy, tak poustawiane priorytety w głowie. Ja miałem priorytety poustawiane. Poszliśmy do urzędu 2 miesiące, bo ja w listopadzie wyszedłem, w styczniu się pobraliśmy. 5 stycznia. Szybko. Szybciutko. Pobraliśmy się. To jeszcze nic. Tydzień po pobraniu się, mówię do niej tak, siedzimy przy stole i mówię, a teraz posłuchaj, przyjdź do Jezusa, bo się z tobą rozwiązać. A ona mówi, ty kredyje, jesteśmy tydzień po ślubie. Ja mówię, Agata. I jej czyta ten werset, nie ma nic wspólnego wierzący z niewierzącym, szukaj Boga. Szukaj Boga. Przecież to było 2 lata orki na ugorze, rozumiecie? Orki na ugorze, ona się... W ogóle wiesz, my mieliśmy kocioł w domu. Kocioł. Ja sobie potem założyłem taki notatnik, kiedy my się odzywamy do siebie. My się raz na 10 dni potrafiliśmy odzywać. Ona mówi, ja mam cię dosyć. Dosyć cię mam. Odejdę od ciebie. Ja mówię, po śladach wrócić. Wiesz, to było dziwne, to było szalone, to było... Natomiast chcę, żebyście zrozumieli bardzo ważną kwestię. Ja wiedziałem od Boga, że ona spotka się z Jezusem, ale też wiedziałem, że ja muszę być zdecydowany w prawdzie. I po latach Agata, składając jedno świadectwo, powiedziała, ja się nawróciłam dlatego, że mój mąż nigdy nie poszedł ze mną na kompromis. Nigdy. Była niedziela, nie mieliśmy samochodu, trzeba było jechać do kościoła pociągiem chyba 6:50. 6:15 mieliśmy autobus na stację, bo jest 5 km hotelowa od naszego miasta, stacja PKP. Cały dzień, wiecie, trzeba było wstać o godzinie 5 czy tam któreś rano, wiecie, dziecko małe, jedziemy do kościoła. Ona mówi, zostanie cię w domu. Ja mówię, to zostań, ja jadę do swoich przyjaciół. Ona w ogóle w pewnym momencie mówi,
Przecież to nas dzieli. To nam podzieli życie. Ja mówię, już nam podzieliło, szukaj Boga. Ja cały czas tak robimy. Cały czas. Cały czas. Chcę, żebyście zrozumieli, o co tutaj kraman, jak to działa. To nie było, że w ogóle ja mówię, o, nie ma problemu, Agatka, super. Nie, nie Agatka, przyjdź do Jezusa. Jak nie, to się rozpiszmy wszystko. Ja zrobiłem co swoje. Ja wszedłem z Tobą w związek, w relację, żeby móc przyprowadzić Cię do Boga. Rozumiecie? Ja naprawdę wiem, co mówię. Pamiętajcie, nie ma czegoś takiego, jak legalny związek wierzącej osoby z niewierzącą. Jeżeli jest już sytuacja, że mąż czy żona są niewierzący, to my teraz musimy być bezkompromisowi w tych relacjach. Masz niewierzącego męża, mąż mówi, wiesz, no mówi, nie chodź do kościoła, albo ten twój kościół, nawróć się do kościoła ze mną. Tam jest mój dom. A choć pojedziemy do cioci, nie jadę do cioci na imieniny, wyjeżdżam z kościoła. Jedziesz? Nie bójmy się takich rzeczy. To coś musi, ktoś powie, ale to się może rozpaść, może to by się rozpadło. To znaczy, że nie wytrzymało próby prawdy. Inaczej wchodzi w kompromis. Inaczej to jest kompromis. A małżeństwo w kompromisie nigdy nie przyniesie sukcesu twojemu życiu. Nigdy. Nigdy. Rozumiesz? Nie wierz nigdy w takie rzeczy, że to przyniesie w ogóle sukces twojemu życiu. Tak albo tak. Ja jeździłem co niedziela do kościoła, Agata jeździła ze mną. Nie chciała siedzieć na nabożeństwie, stała na korytarzu. Nie pasuje ci, to stój. Pasuje ci, to siedź tam się. Rozumiecie? To jest to. Jeżeli twój mąż czy żona nie chcą przyjść do Boga, to jest to ich prywatna tragedia. Po prostu. Ja dzisiaj nigdy bym nie osiągnął tego, co osiągnęliśmy, żebyśmy z Agatą razem jeszcze w jednym kierunku. To by nie było żadnych szans. Nie ma też szans na prowadzenie prawidłowej służby, jeżeli jedno z małżonków, tak, jest ukierunkowane inaczej niż na Chrystusa. Nie ma szans. Lecimy dalej. Zapiszcie sobie pierwsza księga Mojżeszowa, czyli księga rodzaju. 24, 24 rozdział, wersety od 2 do 4 oraz od 12 do 22. I zapamiętajcie sobie tą rzecz, że to Bóg jest swatem. A więc to nie jest tak, że nawet kiedy ktoś szuka żony, to że wystarczy, że tam męża, to że wystarczy, że będzie to narodzony z Bożego Ducha człowiek. Nie. Chodzi o to, żebyś był przekonany, że to jest mąż czy żona dla ciebie. Czyli, że to twoje żebro. Albo, że ty jesteś czyimś żebrem. Bo inaczej pół życia z niej swoim żebrem chodził będziesz, czy będziesz czyimś żebrem nie w tej klatce piersiowej i będzie cię wszystko uwierało. I mnóstwo rozwodów jest również wśród wierzących, narodzonych z Bożego Ducha ludzi, z takiego powodu, że ci ludzie tak naprawdę sami siebie gdzieś tam znaleźli. Nie trzeba samemu siebie znajdować. Bóg ci znajdzie męża czy żonę. I pytanie, jak znajdzie? Za pomocą twojej miłości. Dlatego ja ludziom mówię, nie bój się zakochiwać. I to jest coś, co w ogóle chrześcijanie przeżywają strasznie. Mówią, bo ludzie, wiecie, czego się boją chrześcijanie? Że będą zawiedzeni, że się pomylą, jak się otworzą emocjonalnie, to że będzie im boleć. Ja mówię, no to co, że ci ludzie boją? Nie bój się tego bólu. Nie bój się. My ludzie tego uczymy, u nas tam we wspólnocie w Warszawie mówimy, nie bój się zakochać. To nie jest tak, że ty idziesz i raptem, proszę ciebie, w głowie ci się pojawia imię, nazwisko, adres i PESEL, proszę ciebie, tego, co ma być twoim mężem.
Może też tak być, ale to są jakieś niszowe przypadki. Rozumiesz? Może tak być, że spojrzysz na kogoś i ty wiesz. Ale to są niszowe przypadki. Rozumiecie? Główna jakby formuła to jest taka, że ty realnie, tak, angażujesz się miłośnie w drugiego człowieka. To nie znaczy, że od razu mu skaczesz jak małpa na plecy i mówisz, ty byś moja baba, ty byś mój chłop, no bo to nie o to kawa. Chodzi o to, że ty jesteś odważny czy odważna w tym, że się spotykasz z ludźmi. Oglądasz. Ja nieraz tym ludziom mówię, którzy nie mają męża czy żony, mówię, ja bym nie miał męża czy żony, tym zarabiałem. Jak ja bym był kawalerem i bym chciał mieć żonę, to teraz miał żonę. Przecież przede wszystkim bym z wiarą się o to pomodlił, rozumiesz, bym zaczął się rozglądać naokoło i koniec. Zrobił trafił gazelę i to wszystko. Bym strzelił. Bo ja bym wiedział, bo jestem człowiekiem wiary. Wiara jest pewnością. Ta pewność się stosuje tak samo w życiu zawodowym, jak w życiu w ogóle szukania rzeczy żony. No, to wszędzie jest ta sama wiara, ta sama wiara. Tylko lęki są różne. A cię zakocha, a on mnie zostawi, a to nie będzie ten, a mnie zranił. No to jeden cię zranił, czy jeden cię zranił. No. Bóg cię uleczył, no uleczył. To cię uleczy teraz też. No. Cię uleczy. On jest dobry w leczeniu, to lekarz. To lekarz jest. Ale jak nie zaryzykujesz, to będziesz pół życia sam czy sama. Trzeba ryzykować. Trzeba ryzykować. Nie ma tu zdania. Ale to Bóg jest swatem. To Bóg jest swatem. Mając głęboką relację z Bogiem, tak? Będziemy jasno wiedzieć, w którą stronę mamy się udać po męża czy żonę. Po prostu. Przy powieściach Salomona w Księdze Przysłów w 18 rozdziale 22 wersecie czytamy, że małżeństwo od Boga jest zawsze dobre i polepszające życie. Przeczytajmy, bo to jest ciekawe. Przy powieści Salomona. Kto znalazł żonę, w tym wypadku czytamy też męża, znalazł coś dobrego i zyskał upodobanie u Pana. Czyli małżeństwo, które jest zaaranżowane przez Boga, tak, ono musi odnieść sukces. Nie ma sukces. Czy to oznacza, że będzie łatwo zawsze w takim małżeństwie? W ogóle tak nie oznacza. W naszym małżeństwie, mimo że ono jest od Boga, było mnóstwo sytuacji kryzysowych. Mnóstwo sytuacji. Skąd były te sytuacje kryzysowe? Z naszej niedojrzałości, z naszego nieposłuszeństwa, tak? Z naszej niewiary. One wynikały. One nigdy nie wynikały z tego, że coś nie było od Boga. Zawsze one wynikały właśnie z tego, krótko powiedziawszy, z egocentrycznych zapędów naszych dusz. Szukaliśmy swego. Szukanie swego u gruntu jest patologiczne, a w małżeństwie jest ultrapatologiczne. Bo małżeństwo to jest dwoje ludzi, którzy są najbliżej siebie. Nikogo nie ma bliżej siebie niż mąż i żona. To są najbliżej. I tutaj szukanie swego jest druzgocącą rzeczą. Druzgocąca w ogóle historia. Gdzie o tym czytamy dalej? List do Efezjan 5:21. List do Efezjan 5:21. Ulegajcie jedni drugim w bojaźni Chrystusowej. A do tego Filipian 2:4. Filipian 2:4. Niech każdy patrzy nie tylko na to, co jego, lecz na to, co cudze. Jak funkcjonuje się w małżeństwie? Jaka jest podstawa funkcjonowania w małżeństwie? To jest zorientowanie na drugiego człowieka.
Czyli drugi człowiek zaczyna być dla ciebie, tak? Punktem odniesienia wszystkiego. I tego nie wolno się bać. Ktoś powie, a czy ja też będę punktem odniesienia dla niego? A tego to ja nie wiem, kogo ty sobie wybrałeś. Moim zadaniem, moim, jest podniesienie mojej żony w moim życiu. Moim zadaniem jest, aby moja żona, aby jej potrzeby były na pierwszym miejscu. Kiedyś jak sobie, jak ja nie rozumiałem tych rzeczy jeszcze i tak sobie narzekałem na moją żonę przed Bogiem, jaka to ona powinna być dla mnie. No to Duch Święty mnie wtedy poinformował. Pamiętaj, że to jest najpierw moja córka, a potem twoja żona. Najpierw twoja córka, a potem twoja żona. A więc zacznij się z nią obchodzić tak, jak z moją córką. To było dla mnie bardzo pionujące. Ja zacząłem Agatę traktować jak córkę Boga. Rozumiecie? I to nie pod kątem takim, że ja sobie tam jakieś parametry obrałem. Nie, ja naprawdę zacząłem ważyć słowa w stosunku do niej. I zacząłem dbać o odpowiedni ton wypowiedzi. Ale zacząłem to robić naprawdę niedawno, dopiero kilka lat temu. I dopiero kilka lat temu nasze małżeństwo zaczęło nabierać obrotu pewnego. Takiego pozytywnego, silnie pozytywnego obrotu. 4 lata może 5, nie wiem. Trudno mi powiedzieć. Ale zorientowanie na drugiego człowieka to jest podstawa funkcjonowania w małżeństwie. Że to co twoje, twoje dobro, twoja potrzeba, one stoją niżej niż potrzeba i dobro partnera. To jest ta miłość. Miłość nie szuka swego. Co to implikuje? Jeśli miłość nie szuka swego, to szuka cudzego. Możesz sobie w ogóle czytać. Miłość szuka cudzego. To tak możesz w ogóle czytać, bo nie szukanie swego oznacza szukanie cudzego. Czyli ona szuka cudzego. Co robi? Szuka! To nie to, że miłość czeka, co może zrobić dobrego. Miłość jest aktywna. Ona szuka, co może zrobić dobrego. Ja cały czas szukam, co mogę zrobić dobrego dla mojej żony. Szukam. W każdej dziedzinie życia. Rozumiecie? Jeśli chodzi o życie seksualne, to jej orgazmy są ważniejsze niż moje. Każda dziedzina życia. To się tak ustawia. To się tak życie spędza. Dlatego Jezus powiedział, to nie każdy w ogóle jest w stanie w ogóle mieć męża czy żonę. Bo to, rozumiecie, zobaczcie, o co tutaj chodzi. My, ktoś nie ma męża czy żony i pragnie mieć. Tylko, że wiecie, że ogromna ilość ludzi to pragnie mieć męża czy żonę, nie rozumiejąc, co tam się w ogóle zacznie zdarzać teraz. Na przykład ludzie szukają męża czy żony, żeby swoje deficyty zalepić. A jest mi źle w życiu, to znajdę męża czy żonę. No i ty myślisz, że mąż czy żona zalepi twoje deficyty, będzie jak plaster. I ludzie takie szukają plastrów. Rozumiecie? I na przykład myślą, że powinni być w centrum teraz życia w ogóle tamtej osoby. Wiesz, a cholera, w centrum życia tamtej osoby jest Chrystus. To jest w ogóle taki numer. Jest taki numer. Jak się wchodzi w małżeństwo, tak, to człowiek powinien najpierw zrobić przynajmniej u podstaw porządek z odrzuceniem. Bo jak się ładujesz stają odrzucenie od małżeństwa, to będziesz chciał, żeby mąż czy żona wyleczyli cię z odrzucenia. Pojawiają się takie rzeczy jak zazdrość, jak inne rzeczy. Wiecie, że jak my zaczęliśmy z Agatą szukać Boga coraz głębiej, to w ogóle zniknęły takie parametry jak zazdrość. Ja jestem w ogóle niezazdrosny o moją żonę. Jestem o nią fizycznie niezazdrosny. Fizycznie. Tego nie ma. To nie istnieje taka przestrzeń w ogóle. W głowie mojej nie ma takiego człowieka, takiego czegoś. Ja sobie nieraz robiłem doświadczenia ze swoją psychiką. Wyobrażałem sobie różne rzeczy związane z tym, że ona mnie zdradza, czy robi inne rzeczy i patrzyłem, co ja będę czuł teraz. Ja nic nie czuję. Ona by mnie zdradziła i ona by do mnie potem wróciła i dla mnie to nie jest problem dla mnie.
Rozumiecie, co mi Chrystus zrobił z głową? A skoro mi zrobił, to może każdemu. Jeżeli z moją głową coś może zrobić Duch Święty, to może z każdą głową. To nie ma takiej głowy, której ten Bóg nie jest w stanie naprawić, bo miałem zryty łeb, w ogóle jak nie wiem, co, jak świetnie. Szukamy cudzego. Małżeństwie, jesteśmy skoncentrowani na życie drugiego człowieka. I to okazuje się, że twoje sprawy, one schodzą na bok. Twoja satysfakcja schodzi na bok. Czyli jeżeli ty chcesz mieć męża czy żonę, to ty zrozum, że musisz pogrzebać swoją satysfakcję. I ty musisz teraz wierzyć o to, że ta osoba będzie inspirowana przez Boga, aby realizować swoją satysfakcję. Tak jak ty jesteś pobudzony, żeby realizować jej satysfakcję. Kurczę, ryzykowne. A jak się nie da pobudzić? No i co? No ja bym się zastanawiał, czy chcesz mieć męża czy żonę. Dlatego mówię, trzeba wiedzieć. Trzeba wiedzieć. A potem trzeba trenować. I oczywiście my dochodzimy potem do miejsca, gdzie my uczymy się mówić o potrzebach swoich jak najbardziej. O tych miłosnych potrzebach. Ale wiecie, jak wygląda mówienie o miłosnych potrzebach małżeńskich? Ja przychodzę, komunikuję moje miłosne potrzeby i zostawiam moją małżonkę z tym tematem. Ja ją zostawiam, ale to jest twoja sprawa teraz. To się tak robi. Ja mówię, ja bym chciał taką miłość. No. Ale czy ona będzie, to ja nie wiem. Jak jej nie będzie, to ja nie tak idę do przodu z tobą, wiesz. To w ogóle, ale ja tak bym chciał. Bo ja mam, rozumiesz, to jest komunikacja miłości. To się tak komunikuje. To tak jak Bóg nam komunikuje rzeczy. Zauważyliście to? Bóg nam komunikuje rzeczy, czego on pragnie, ale jak ty nie realizujesz jego pragnień, to cię nie odrzuca. On dalej z tobą idzie, w ogóle wiesz, chroni cię, broni. Ty nie realizujesz jego pragnień, on cię chroni i broni. Cały czas idzie z tobą do przodu, cię nie zostawi, nie opuści. Ale komunikuje ci, tak? I dopiero ten, kto załapie ten temat, to powie, wow, okej, Panie, to ja z wdzięczności teraz zaczynam działać, tak? Z wdzięczności, z wdzięczności, z wdzięczności. A więc zorientowanie na partnera. Cztery takie przestrzenie wspólnoty małżeńskiej. Pierwsza rzecz to jest jedna wizja służby. W małżeństwie musi być jedna wizja służby. To nie ma czegoś takiego, że w małżeństwie w ogóle człowieku w prawo, w lewo, ona w lewo. To nie Duch Święty. Jedna wizja służby. Czy to oznacza, że obydwoje mają robić to samo? Nie. Ale oznacza, że obydwoje, że przede wszystkim nie będą sobie wchodzić w drogę, po drugie będą się wspomagać, tak? Po trzecie będą rzeczy widzieć rzeczy jednakowe. Ja na przykład sobie nie wyobrażam takich rzeczy, że moja żona jest w jakimś tam kościele niecharyzmatyczna. A ja sobie w ogóle nie wyobrażam, że ja byłbym z moją żoną w dwóch innych kościołach. Dla mnie jest w ogóle nie do przyjęcia. Ja w ogóle sobie nie wyobrażam, żebyśmy my z żoną mieli różne poglądy na podstawowe sprawy związane z Królestwem. My tak samo musimy widzieć. Już rozumiecie, w małżeństwie to my musimy być jednej myśli i jednego zdania, jeżeli chodzi o sprawy Boże. Po prostu. Jedna myśl, jedno zdanie, jeden kierunek. To jest pierwsza taka forma wspólnoty. Druga wspólnota to jest życie seksualne. Życie seksualne jest bardzo ważne w małżeństwie. I my uczymy małżeństwa, rozwijajcie życie seksualne. Życie seksualne to nie jest dodatek. To nie dodatek. To jest życie. Życie, to się planuje. To się w ogóle łączy, ekscytacje w ogóle z planami. My cały czas systematycznie planujemy randki, planujemy różne rzeczy, rozumiecie? W ten sposób funkcjonujemy. Nasze dzieci widzą nasze zdrowe emocje. Zdrowe. Wszystko zdrowe. Rozumiecie? System religijny wypaczył życie seksualne. Wypaczył. O co się mówi ludziom, o co się trąbi.
że to tak, że to tak, że to tak. To są w ogóle chore rzeczy. Życie seksualne jest twoje i męża. Męża i twoje. Rozumiem, to w ogóle wasze jest. Ludzie pytają, co my możemy w sferze życia seksualnego. Ja mówię, wszystko na to się zgadzacie. To jest wasza prywatna sprawa, co wy tam wyrabiacie. Niech wam to życie niesie w ogóle, tak? Niech życie wam to niesie. Jak u nas powstawała w Warszawie wspólnota, uczyliśmy ludzi przełomów takich. Przełamywania się. W takich mentalnościach, bo tam dużo religii do nas zaczęło przychodzić. Pamiętam, kiedy zbierałem pieniądze i ktoś wyjął z kieszeni, słuchajcie, wrzucił pieniądze i wyjął, proszę was, jak się to nazywa, rachunek za vibrato. I wrzucił razem z tym niechcący. To w ogóle było głowa, wiecie. Jaka to powstała ta gwiazda w szukierku, wiecie. Kto tu vibrato kupił? Ja mówię, a co to za różnica, kto ma, kto kupi vibrato? Patrzę się na mnie, ja mówię, chcecie mieć wibratory, kupcie sobie 5. Ty uważacie, że posiadanie wibratora to w ogóle jest problem jakiś? Chcesz mieć wibrator, miej wibrator. Czy ty uważasz, że Boga obrażasz wibratorem? Mówię, ludzie, zacznijcie myśleć konstruktywnie. Jest taka świetna książka, która się nazywa Sprawy Intymne. Napisała ją Linda Dillon. To jest jedna z lepszych pozycji, jakie są na rynku chrześcijańskim, jeżeli chodzi o życie seksualne. Ona naprawdę tam pisze bardzo mądre rzeczy. Rozumiecie? Mówię, co wam to przeszkadza, że ktoś ten vibrator kupił? Słuchajcie, w jakimś czasie dzwoni właściciel tego vibratora. To ja kupiłem vibrator. Ej, nie dzwoni tobie, tylko do mojej żony. I mówi, co mam zrobić z tym vibratorem? Żona jak się dowiedziała, chciałem jej zrobić niespodziankę. Mówi, mam taką jazdę w domu, mówi, wiesz. Agata mówi, dobra, sprzedaj mi ten vibrator, ja go wykorzystam w ogóle. Tylko on zajmuje się vibratorem. Rozumiesz? Zajmuje. A mogę to powiedzieć żonie, że tak powiedziałaś? No idź powiedz żonie, że pastor tak powiedział. W ich małżeństwie nastąpiły potężne zmiany. Rozumiecie, tam religia trzymała to wszystko jak sukno. Ona, kobitka, myślała, że to jest w ogóle coś strasznego, że on vibrator kupi. Rozumiecie? Okazało się, że ten vibrator był im bardzo pomocny. To w ogóle za problem. Jaki to kłopot? To nie wyklucza, przecież to nie zamyka żadnej miłości. Co to? Przecież to nic nie znaczy. Rozumiem. Tylko człowiek. To jakbyś, proszę ciebie, do sypialni do żony szedł w kapeluszu i w muszce. Tak? Jak was kręci na kelnera, to was kręci na kelnera. To jest wasza sprawa. I to nikomu nic do tego, a Bóg się cieszy. Bóg ludzi nago stworzył. Tam latali nago w tym człowieku raju tam. Się rzucali gruszkami człowieku. Nie wiadomo, co tam robili z tymi rzeszami różnymi. Nie wiadomo. Tak było. To grzech to wypaczył wszystko. To grzech rozkręcił ludziom w głowie śruby. Rozumiecie? A Chrystus przyszedł, żeby zniwelować grzech. Życie seksualne jest bardzo ważne w małżeństwie. Nie mało ważne. Osiemłość jest takim samym problemem, rozumiecie, jak szeregi różnego rodzaju grzechów seksualnych. Osiemłość więcej niszczy małżeństw niż zdrady małżeńskie. Rozumiecie? To są takie rzeczy. Następna sfera wspólnotowa to są finanse. W małżeństwie uzgodnienie spraw finansowych jest bardzo ważne. Finanse. Pieniądze, jak w każdej innej wspólnocie, muszą być określone. My zawsze uczymy ludzi, żeby pieniądze w ich życiu były dobrze obgadane jeszcze przed ślubem. Czego chcemy? Jakie chcemy mieć rzeczy? Bo może ona chce mieć dom, a on chce w mieszkaniu mieszkać całe życie. Jemu to nie przeszkadza.
Tak. A ona marzy o domu. Na przykład. I te marzenia włożył w nią Bóg. To nie można powiedzieć, już ciebie jesteśmy z Panem, będziemy zawsze tak tutaj mieć. Ja też tak kiedyś myślałem, a później w ogóle do świętej mnie z tego wyprowadził. Uczę ludzi na przykład, żeby mieli wspólne finanse. Ludzie się boją mieć wspólne finanse. Wchodzą w małżeństwa i mają podzielone finanse. Ja mówię, nie dzielcie finansów, miejcie jedne pieniądze. Bo to jest wspólnota. Wspólnota finansowa musi być. Wspólnota. Nie trzęść się na tą kasę. Nie trzęść. Uczę też, jak zarządzać. Mówię zawsze, że ktoś, kto jest z was mądrzejszy, niech zarządza pieniędzmi. Bo zawsze jest jeden lider. Zawsze jest jeden lider jednego zagadnienia, słuchajcie. Jeżeli żona jest lepsza w zarządzaniu pieniędzmi, niech ona zarządza pieniędzmi. Jeżeli mąż, niech on zarządza pieniędzmi. Rozumiecie? To proste rzeczy. I czwarty element wspólnoty małżeńskiej to są dzieci. Dzieci. Dzieci są bardzo ważnym elementem wspólnoty. O dzieciach będę mówił później tak. Chcę teraz, żebyśmy spojrzeli w list do Efezjan. A, ja jeszcze, żebyśmy mieli do końca załatwioną sprawę seksualności. List do Hebrajczyków 13:4 pokazuje nam, że seks jest tylko dla małżeństw. Ja w ogóle uczę tego ludzi, mówię, bo wiecie, naprawdę niestety na dzisiejszym czasie trzeba takie rzeczy mówić w kościołach. Ja mówię, ludzie, seks jest dla małżeństw. Kiedyś taki artykuł napisałem, nie ma ciurlania bez ślubowania. Zaczęli wytwaniać do mnie, co ty piszesz? Ja mówię, no piszę, co piszę, mówię, bo to jest prawda. Mówię, dlaczego, że co się boisz? Mówię, czego się boisz? Życie seksualne jest dla męża i żony. Bo to ich scala. To jest element małżeństwa. Element małżeństwa, nie element kontaktów międzyludzkich. Życie seksualne zostało wyjęte z małżeństwa w dzisiejszym czasie. Zresztą dawno zostało wyjęte, nie w dzisiejszym czasie. Od początku zostało wyjęte. W zasadzie. Ale jego miejsce było w małżeństwie. W małżeństwie. I często, jak uczymy ludzi, którzy nie są jeszcze małżeństwa, dlaczego oni nie mają ze sobą sypiec? Ja mówię, nie dlatego, że się świat zawali. To nie o to chodzi. Chodzi o to, że jest to skarb. Uszanuj ten skarb. Nie spieprz tego. To potem będzie ci dawało cudowne efekty. Ale weź tego nie skrzan, nie popsuj. Bo po co? Potem będzie trzeba naprawić. Będę cię terapeutyzował i gadał z tobą i po co. Lepiej w ogóle zachowaj w ogóle to wszystko elegancko i tak dalej. I teraz tak, charakterystyka zależności. List do Efezjan 5, 22-29. Klasyka. List do Efezjan 5, 22-29. Żony bądźcie uległe mężom swoim jak Panu, bo mąż jest głową żony, jak Chrystus głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Ale jak Kościół podlega Chrystusowi, tak i żony mężom swoim we wszystkim. Mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić, oczyściwszy go kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Tak też mężowie powinni miłować żony swoje, jak własne ciała, to miłuje żonę swoją, własne ciało miłuje, a bowiem nikt nigdy ciała swojego nie miał w nienawiści, ale je żywi i pielęgnuje, jak i Chrystus Kościół. Kiedy wy będziecie chcieli to prześledzić, to wy zobaczcie tutaj bardzo ważną kwestię. Mega powypaczane są w ogóle historie z tym związane. Ludzie krzyczą, żony, macie być uległy, i tak dalej. Tu nie chodzi o takie rzeczy. Tu chodzi o zależność. 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 Jak ja rozmawiam z mężczyznami, ja mówię, chcesz, żeby żona twoja była uległa? Chcę. Ja mówię, to musisz zrozumieć, że musisz ją kochać jak Chrystus Kościół. To jest zazębiająca się za siebie formuła. To nie jest wytyczna dla żony. To jest zależność. Kiedy żona jest uległa mężowi?
kiedy on ją kocha, jak Chrystus kocha Kościół. I co? I wydaje za nią samego siebie. I pielęgnuje ją, i żywi, i dba o nią. To wtedy ona w wyniku takiej reakcji jest jemu uległa. I Agata, jak uczy kobiety, tak, to ona mówi, ja nie mam żadnych problemów z uległością mojemu mężowi. Żadnych. Żadnych. Dlaczego? Bo mój mąż mnie kocha i o mnie dba. Ja na przykład tłumaczę mężczyznom bardzo prostą rzecz. Każda kobieta jest materialistką. Jeśli kobieta nie jest materialistką, jest zaburzona. Kobieta, która nie jest materialistką, jest na terapii. Dlaczego? Bo Bóg stworzył kobiety materialistką. Dlaczego? Bo jak kobieta by nie była materialistką, to by nie funkcjonowały rodziny. Kobieta to jest klasyczna samica. Samica zawsze buduje gniazdo. Są bardzo rzadkie przypadki, że samce budują gniazdo. W ogóle samica buduje gniazdo. Ona ma macicę, ona ma różne rzeczy, ona rodzi, rozumiecie, ona nosi. To kobieta jest w ogóle. Tak jest konstruowana. To jest jedno wielkie gniazdo. To cały czas coś buduje, coś buduje, coś buduje. A Agata ciągle coś do domu znosi, wraca do domu. Ostatnio wracam do domu, gdzie było mnie chyba ze dwa dni, na jakim usługach byłem, stoi taka doniczka. Taka. I coś takiego z niej wystaje. Ja nie wiem, co to jest do tej pory, bo ja się nie zapytałem. Bo po prostu postanowiłem się z tym czymś zaprzyjaźnić, ale takich, tak od razu. Niech tam już będzie w moim życiu i koniec. Zaakceptowałem. Po kilku dniach postawiła to na stoliku takim, który jest ruchomy. Jestem pragmatykiem. Ja jak przychodzę przez dom, i mam coś wyrzucić, to jak wyrzucę jak jeden w torbę kosza. Ja w ogóle nie robię zbędnych ruchów. Rozumiecie? Ja w nocy wstanę, wiem gdzie to leży, sięgnę, ja mogę tak wstawać w ogóle, wiem gdzie telefon leży, gdzie ładowarka jest podłożona, w każdą rzecz wiem. Po całym domu. Bo ja lubię porządek. Jest stolik, to jest ruchomy. Po to jest ten stolik ruchomy. Specjalnie kupiłem taki stolik, który jest z jednej strony płaski i przylega do ściany, a z drugiej strony jest półokrągły, żeby zajmował jak najmniej miejsca. Taki sobie znalazłem stolik. Tak? Tam postawiła tę bombę. Ten stolik służy do tego, żeby Sara na nim jadła jedzenie u siebie w pokoju. W pokoju. No i wtedy ja biorę ten stolik, przystawiam go równo do łóżka, wtedy ona sobie siada i tak sobie wszystko pięknie zaplanowałem. Mówię, rewelacyjna historia. Na stoliku nigdy nic nie leży. Rozumiesz, wstaję rano, tak biorę. Teraz na nim stoi ta bomba. Muszę brać to coś, przenosić to w inne miejsce. Dobra? Po kilku dniach tak siedzę, pytam, mówię, możesz mi wyjaśnić, co to jest? A ona tak siedzi, to wiesz, mówi, każdy się z czymś zmaga. No. Teraz ty się zmagasz z tym czymś. Tak jest życie. Dobrze. Ja się nie kłócę z tym tematem. Chodzi o to, że jest to coś, czego mój umysł nie obejmuje. Gdybym ja miał takie, ja bym na to nigdy nie zwrócił uwagi. Nigdy. Nigdy w życiu. Ja bym w sklepie, żeby mnie to stało na środku, to bym to obszedł i zapomniał. Ja bym nie wiedział, co to w ogóle jest. Ja bym się nigdy nie zapytał o pochodzenie tego zjawiska. Ale moja żona buduje gniazdo. I ona znosi do tego gniazda różne rzeczy. I to jest normalna rzecz, bo tak ją Bóg zaplanował. Tak jest zaplanowana kobieta. Tak jest zaplanowana. I kobieta jest materialistką. To jest zdrowe. To jest normalna, zdrowa rzecz. Rozumiecie? Bardzo zdrowa. I mężczyzna na przykład musi taką rzecz rozpoznać, zrozumieć i zacząć dbać o tą kobietę. Tak? W tym momencie ta kobieta czuje się bezpieczna i ona jest mu uległa. I ona dla niego wszystko zrobi. Wszystko. Ona za niego życie odda. Kiedy kobieta odda życie za mężczyznę? Kiedy jest, kiedy czuje się bezpieczna, kiedy ma poczucie bezpieczeństwa. I te wersety pokazują, że zadaniem mężczyzn jest stworzenie poczucia bezpieczeństwa u kobiet. Ja kiedyś na przykład się modliłem, mówię do Boga, Panie,
To zmień w mojej żonie, już wam mówiłem, jak ja się modliłem. I słyszę od Ducha Świętego, mówi, to sam się zmień. Ja mówię, jak mam się sam zmienić? I przychodzi mi to słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół, przysposobić przez pełen chwały, bez zmazy i skazy, tego rodzaju, lecz żeby był święty, niepokolony, tak też, czyli tak samo, mężowie powinni miłować żony swoje. Ja mówię o Chrystusie, jedynie. To znaczy, że to jest moje zadanie, żeby żony swoje. To ja mam teraz ją sobie zmienić. Ja na przykład zacząłem zmieniać sobie żonę. Poprzez cały system wyznań. Bo tu jest napisane kąpielą wodną przez słowo. Ja zacząłem mówić o mojej żonie tak, jakbym chciał, aby było. W naszym domu były kartki porozklejane po całym domu, wszędzie. O naszym małżeństwie, o naszym życiu. Ja chodziłem, proklamowałem słowo non stop. Ja mówiłem do niej tak, jak chciałem, żeby było. Ja sobie zmieniłem żonę. Kąpielą wodną przez słowo. Ja o nią zadbałem, ja jej coś stworzyłem. Wtedy też ona, tak, zaczęła rozwijać się w formule uległości. Konflikty zaczęły znikać. Przestaliśmy ze sobą walczyć. W małżeństwie są zależności. I my musimy nauczyć się tą rzecz oglądać. Inaczej, jeśli nie załapiemy tych zależności, to będą przez cały czas tarcia. Powinnaś być Bogu i nie uległa. To mnie kocha jak Chrystus Kościół. Takie są rozmowy w małżeństwach chrześcijańskich. Ona mi nie jest uległa. No nie jest ci uległa, bo nie czuje się bezpieczna. Bo nie czuje się bezpieczna. Dlatego nie jest ci uległa. Dlatego, kiedy będziecie studiować, to proszę was, studiujcie to pod kątem zależności. W ogóle jak Pismo Święte studiujecie, to nie pod kątem wytycznych prawnych. Tak, 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 powiedział Pan, jak nie, to czapa. To nie to. Nie żyjemy w epoce prawa, tylko w epoce łaski. Rzeczy, które otrzymujemy od Boga, to są informacje, w jaki sposób się poruszać w duchowej rzeczywistości, jakie wnioski wyciągać. A nie, że mamy tak, 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 tak. Rozumiecie? Kiedyś taka kobieta przyszła do mojej żony po doradztwo, długo wierząca, i mówi, wiesz, mówi, mam takie problemy z mężem, nie możemy się porozumieć już tyle lat. A jesteśmy dużo, długo wierzący, co mamy robić? Mówi, on się w ogóle nie interesuje mną, a Agata mówi, ale co ty robisz, żeby on się zainteresował tobą? No wiesz, ja mu mówię, jak trzeba słowo, jak mówi słowo, Agata mówi, wiesz, no, ale jest napisane, że to się mężu bez słowa pozyskuje. Im więcej gadasz do męża, tym jest trudniej. Przecież to co mówię, dlaczego ty się nie trzymasz prawdy? A ona, no ale, bo on postępuje tak, no jest nieposłuszny. Agata mówi, no tak jest napisane, że tych nieposłusznych pozyskujemy bez słowa. Że mądra kobieta tych nieposłusznych mężczyzn, tego nieposłusznych mężczyzn bez słowa. A ona mówi, to co mam zrobić? Agata mówi, nie wiem, no stringi z tego polataj po domu, rozumiesz, jakie rzeczy zrób ze sobą. Co ty uważasz, że on się będzie, że ty go przekonasz teologią? Nie tak się przekonuje. W Biblii jest napisane, tak, że on się cieszy piersiami swojej żony, a nie teologią swojej żony. Ja się w domu nieraz tam zagotuję, ktoś tam, Agata mi cycki pokaże, i on mówi, ona już spokojnie, 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 uspokój się, uspokój. Po robocie. W Biblii nie? Amen. Bo to trzeba być człowiekiem prawdy, a nie iluzji. Trzeba wiedzieć, co działa. Jak to działa wszystko. A nie tworzyć chore teologie. Jest napisane, że jesteś z mężem jednym ciałem, to jednym ciałem. Jest napisane, że jesteś z nim jednym duchem? Nie. Z kim jesteś jednym duchem? Z Panem. I tylko z Panem. Nie z twoim mężem, nie z twoją żoną. Jest napisane, że jesteś jedną duszą? Też nie. To nie próbuj ułożyć rzeczy na pułapie intelektu. Tak? A na pewno nie na pułapie emocji. Bo nie jesteś jedną duszą.
skoncentrowanie w duchu na Chrystusa, skoncentrowanie w ciele na siebie nawzajem, a dusze dojdą do porozumienia. Tak to działa. Co mamy dalej? Odnośnie narzeczeństwa, jeszcze kilka słów. Jeremiasz, Księga Jeremiasza 2:2. Zapiszcie sobie. Dobrą, to jest fajna tam rzecz napisana, ja to nazywam izraelski rok. Rok narzeczeństwa. Zawsze zachęcam, żeby ludzie, którzy szukają męża czy żony, dali sobie trochę czasu. To nie ważne, czy to będzie rok, czy to będzie pół roku, to nie o mnie w tym nie o to chodzi. Ale to dobrze. W Izraelu to było normalne, przez rok czasu chłopak i dziewczyna oglądali się nawzajem. Oni już sobie powiedzieli, że będą mężem i żoną, czyli poślubiali się sobie, tak jak była Maria poślubiona Józefowi. Co to znaczy? To znaczy, że była jego narzeczoną. To narzeczona jego była. Narzeczona. I my ludzi uczymy. Przyjdźcie, powiedzcie, że jesteście narzeczeństwem i zaczynajcie się co? Poznawać. Tak? Poznawajcie się. Co poglądamy w takim roku? Miłość, uczucia i przywiązanie zarówno do Boga, jak do siebie nawzajem. Oglądamy to wszystko, rozmawiamy. Rozmawiamy o pieniądzach, rozmawiamy o seksie, rozmawiamy o dzieciach. Rozmawiamy o tym, czego pragniemy w Królestwie Bożym, co jest w naszych sercach. Dzielimy się tym, jak nas Bóg obdarował, tak? Przyglądamy się, jak razem służymy. I króciutko na temat dzieci. Psalm 127 od 3 wersetu pokazuje nam, że dzieci to dar od Boga. Co to znaczy, że to dar? To znaczy, że jest to coś, co zostaje Tobie dane i do Twojej dyspozycji. Krótko powiedziawszy, możesz mieć dzieci, ale nie musisz. Możesz je przyjąć lub nie. Często pytają mnie ludzie, a co ze środkami antykoncepcyjnymi, czy można, czy nie można. Ja mówię, przecież to od Ciebie zależy. Czy można, czy nie można. To nie są pytania, bo dzieci to dar. Jak nie chcesz daru, to nie miej daru. Nie chcesz dzieci, to się zabezpieczaj. Chcesz dzieci, to się nie zabezpieczaj. Kurczę, to proste. To nie ma tak, powiedzieli, że jest taka rodzina jedna, oni chyba mają tych dzieci, 7 już. I oni mówią, bo to Pan decyduje, czy dojdzie do zapłodnienia, czy nie. Ja mówię, no piękna teologia to jest. Ja takiej teologii mówię już dawno, że kiedyś jak byłem w kościele zielonoświątkowym na początku, to mnie takimi rzeczami truli. To Pan decyduje o zapłodnieniu. A potem mi przyszła do głowy taka myśl, że kobieta jest gwałcona przez jakiegoś zboczeńca na ulicy, to Pan decyduje. Pan dał ludziom możliwość rozmnażania się. A to ludzie decydują, bo mają wolną wolę. Czy chcą mieć dzieci, czy nie. Są małżeństwa, co nie chcą mieć dzieci. I nie muszą. Tak samo jak są ludzie, którzy nie chcą mieć męża czy żony. I nie muszą. Jak są szczęśliwi w tym, potrafią tak żyć. Ja przez 2 lata się to zwiedziłem i miałem dar celibatu. Ja wiem, co to jest. To jest ta przyrodzona rzecz. Ja przez 2 lata miałem zatrzymane wszystkie funkcje emocjonalne i seksualne. To było w ogóle jak za dotknięcie palca Bożego. Przyszło w jeden dzień i odeszło po 2 latach w jeden dzień. Kilka miesięcy przed moim wyjściem, żebym się oswoił w ogóle z emocjonalnością i seksualnością. Bo jak ja bym w tym stanie wyszedł na wolność, rozumiesz? Ty człowieku, ja bym, wiesz, jak byłem w stanie? Że w ogóle ja, człowieku, na koniec świata mogę mnie ukrzyżować, człowieku, na koniec. Ty. Nie zależy mi na nikim, na niczym, gdzie ty. Ja się w ogóle czułem, jakbym się mefedronu najął przez te 2 lata. Wchodziłem w takim w ogóle stanie, w ogóle wyizolowania emocjonalnego. A to był taki czas, że 2 lata prokurator nie dał widzę na gazie. Ja w ogóle jej nie widziałem. Ona nie mogła do mnie wejść na rdzenie nawet, rozumiesz? I to się tymi dotknął i mógł. A potem było po prostu, ja wiem, może ktoś chodzi, mieć taki dar. Ale jeżeli ktoś nie ma takiego dar, to ludzie się zastanawiają, może ja mam dar celibatu. Ja mówię, chcesz mieć męża czy żonę? No chcę, my to nie masz. Masz 100%. Jakbyś miał, byś nie chciał. To jest bardzo proste. Tak? To się nic nie robi. A więc dzieci mamy lub nie mamy, zależy to od nas. Zależy też od nas, ile tych dzieci chce mieć. Czyli my musimy ze sobą w małżeństwie te rzeczy uzgadniać, jak każdą inną sprawę. I fajnie o tym rozmawiać na początku. Duchę, ja bym chciał już trójki, że ja twoje.
No to my zrobimy. No nie wiem, będziemy mieli dwoje sąsiadów, jeden później. Zobaczymy, co będzie. Ale, rozumiesz, to tak to wygląda. I teraz ważna rzecz, gdy doszło do ciąży, to jest to człowiek, a więc musi się urodzić. Ja zawsze mówię, bo też jest wielki alarm zrobiony, jeżeli chodzi o usuwanie ciąży. Jeszcze będę ktoś pytać, jesteś za czy przeciw. Ja mówię, mnie nie obchodzi to człowieku, bo to jest grzech jak każdy inny. To są grzechy jak każdy inny. To się zabija człowieka, to się zabija, to jest to człowiek, tak? Nie jest to większy grzech czy mniejszy grzech. Są to grzechy po prostu. My się nie, chrześcijanie nie powinni robić dziwnych rzeczy, takich jak robią w ogóle. Okupować w ogóle klinik antyaborcyjny, wiesz, aborcyjnych, modlić się godzinami innymi językami. Ja mówię, człowieku, stoicie pod klinikami aborcyjnymi, modlicie się, w każdej minucie tysiące ludzi idą do piekła. Tym się nie zainteresujecie? Może by się tym zainteresował na przykład. Bo te dzieci to są usuwane, to wszystkie to nie warto. Pilnujecie tutaj czegoś, co już jest załatwione. Tak, te dzieci to do nieba wszystkie. Bo póki nie ma świadomości w dziecku, tak, to krew Chrystusa działa na niego bez jego świadomości. I wszystkie dzieci to do nieba. Do momentu świadomości, otrzymania świadomości, a nie wiemy, kiedy dziecko otrzymuje świadomość, ale na pewno nie jak jest embrionem. Idą do nieba. Zamiast okupować kliniki aborcyjne, to trzeba jeśli głosić Chrystusa tym, to do piekła idą. Bo z piekła już nie ma wyjścia niestety. Z kliniki aborcyjnej jest wyjście do nieba. Ale już ludzie, którzy mają świadomość, już nie mają wyjścia. Jest lepiej iść do tamtych ludzi. Nie robić tutaj kłopoty. Ale dla nas rzecz jest prosta. Jeżeli dochodzi do zapłodnienia, to dziecko powinno się urodzić. Stosuj metody różne, nie ma problemu, jakie tam chcesz, antykoncepcyjne, ale nie wczesnoporodne. Nie wczesnoporodne. W ten sposób, żeby, jeśli jest już dziecko, niech ono się urodzi, to dziecko i koniec kropka. Czy tylko planowałeś, czy tylko nie planowałeś, miłość, która jest w twoim sercu, wyleje się na to dziecko i to będzie szczęśliwy człowiek. I ostatnia rzecz o dzieciach, Efezjan 6:4. Dzieci wychowujemy dla Boga, nie dla siebie. Dla Boga. Nie wychowujemy dzieci, żeby dzieci nam przynosiły. Wiesz, dzieci będą ci radość przynosili, bo dzieci w ogóle masz mieć przyjemność. Taka jest prawda. Dzieci to są dla przyjemności. Z dzieci to ma być przyjemność. Jak ludzie chcą mieć dzieci z jakichś innych powodów, ja mówię, to dla przyjemności są dzieci. Człowieku, no, przecież to dziecko. Wie. Ono przynosi kłopoty, przynosi problemy, ale to jest, rozumiesz, to jest przyjemność. Ja nie żałuję ani jednej sekundy z życia moich dzieci. Sara nie spała 2 lata. 2 lata nie spała. Ogłaszaj na to słowo 2 lata, że nie spała. Położysz się i zaśniesz spokojnie, bo sam Pan czuwa nad tobą. Jak potem zaczęła mówić, mówi do mnie, tak, kto to jest sam Pan czuwa? Ja mówię, kto? Sam Pan czuwa. A my nie wiemy, kto jest sam Pan czuwa. Bo ty zawsze mówisz, że sam Pan czuwa nade mną. Ty, ona wyłapała ten środek, sam Pan czuwa. No to słyszałam w ogóle obrócenia, w ogóle wiesz. Bo ja psa nie cytowałam w ogóle, nie na pewno. To jest sam Pan czuwa. Wiecie, dzieci mają przynosić radość i z tego i to trzeba czerpać w ogóle. Ja nie, jak ja patrzę na ludzi, którzy. Zresztą sam się zachowywałem wielokrotnie w ten sposób, że jakby doprowadzony przez dziecko do takiego stanu w ogóle, nie wiem, złości i tak dalej, zachowywałem się źle, tak, wobec dziecka. Tylko, że ja zawsze miałem metodę, że ja przepraszałem zawsze moje dzieci, zawsze. Ja zawsze moje dzieci przepraszam. Jak się zachowałem nie w porządku, to w ogóle ja przepraszam dzieci. To od małego. Przychodziłem, mówiłem, Wiktorek, taki nie jest Pan Bóg. Tata jest w okresie przejściowym. Wybacz mi, w ogóle. No. Natomiast dzieci wychowujemy dla Boga. Dla Boga mają kończyć studia, dla Boga mają być zdrowe psychicznie, dla Boga mają być zaspokojone. Kiedy przytulasz swoje dziecko, to przytulasz się dla Boga. Pamiętaj, dziecko masz w leasingu. Jest leasing. Ja Sarze od małego mówiłem, ja jestem taki zastępczy tata. Prawdziwy jest? Nie wiem, pamiętaj. To o niego chodzi w ogóle w tym wszystkim. Ja jestem dobry tata, ale ja jestem w ogóle tata taki na potrzeby tutaj.
dobrze przytula, dobrze dba, dobrze kocha, ale ja jestem tata leasingowy. I tutaj, i to jest bardzo ważna rzecz. Wiecie, dlaczego zostawiam wam takie informacje, żebyście też studiowali tematy małżeństwa i dzieci, żebyście się temu przyglądali. I też, żebyście nie przyjmowali szeregu ogłupiających informacji. Bo jak słuchacie różnych nauczeń chrześcijańskich na temat dzieci, na temat małżeństw dzieci, to musicie zobaczyć, że tam jest bardzo często bardzo dużo religii. Albo bardzo dużo psychologii. Albo tam jest wymieszana religia z psychologią. I mówi się, jak to trzeba, bo to jest płeć taka, bo to jest płeć taka. I jakby na przykład taką rzecz się wyolbrzymia. Ja mówię, okej, okay, że to jest płeć taka. No ale przede wszystkim to jest odrodzony duch. To najpierw to jest duch człowieka. To płeć jest dopiero później. Czyli mi mówisz, wiesz, czy prawdy Boże dla mężczyzny i dla kobiety są takie same? No takie same. Czy kobieta ma okres, czy kobieta jest w ciąży, to prawdy Boże są takie same. Czy facet jest spracowany, czy facet nie jest spracowany, to prawdy Boże są takie same. To samo działa. To jest ten sam Chrystus do wykorzystania w każdych warunkach, przez każde z małżeństw, z małżonków. Więc ja bym chciał, żebyście za pomocą tego nauczania umieli rozróżnić coś, co jest prawdziwe, od czegoś, co prawdziwe nie jest, żebyście mogli z tego skorzystać. Dobrze.